Halo, dzień dobry wszystkim. Ja jestem Ziemniak, ale to chyba wiecie, bo jesteśmy u mnie na kanale. Nie wiem, co się stało z poprzednim odcinkiem, że się wielu osobom zacinał, ale mam nadzieję, że ten nie będzie się zacinać. Co jest za mną? Skrzydełka, bo uwaga, jestem w tym momencie w Los Angeles, w United States of America, gdzie jest pełno Mustangów. Możecie zadać pytanie, jak to się stało, że znalazłem się tutaj. Zaprosił mnie Ubisoft i dzięki niemu mogę po pierwsze poznawać ten kraj, zobaczyć wiele ciekawych miejsc, przeżyć przede wszystkim wiele ciekawych sytuacji, a wam pokazać fajne materiały, nie tylko z gier, ale także z samego miasta. Więc u mnie na Grajdołku, oprócz tego, że będą pełne gameplaye z gier, które tutaj ogrywam, to dodatkowo robię codziennie przynajmniej jednego vloga, żeby wam pokazywać takie miejsca, na przykład jak to. W Ameryce jestem razem z Tivoltem i oboje w sumie nagrywamy pełno materiału, więc nie tylko gameplaye będą u mnie oraz same vlogi. I dzisiaj mamy dzień hands-onowy. Co to oznacza? Gramy dzisiaj w gry, nagrywamy je, żeby móc pokazać wam trochę materiału, zanim będzie sama premiera, a Ubisoft dostaje od nas feedback, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Jako wiecie, taka współpraca między nami graczami, a deweloperem. W samym Los Angeles jest wiele miejsc naprawdę pięknych, ale to miasto skrywa także wiele mniej przyjemnych emocji. To o tym wszystkim staram się nagrywać jak najwięcej materiału. Przede wszystkim możecie się zastanawiać, jak to jest, że Kalifornia to zawsze kojarzy się ze słoneczkiem, z plażą. Uwaga, jest tutaj mega wysokie zagrożenie pożarowe. Z tego, co słyszeliśmy, nie padało tutaj od 6 lat i gdzie nie spojrzeć, tam gdzieś jedzie straż pożarna, bo jakiekolwiek zgłoszenie, nawet najdrobniejsze, na nie trzeba zareagować, żeby nie wynikła z tego wielka katastrofa. Ale by były jaja, gdyby teraz deszcz spadł. No wiesz co, nie widzę ani jednej chmurki w tym momencie nad nami, więc byłoby dosyć ciężko. Błogosławieństwo polskie przywieźlibyśmy. Ja wam przedstawię troszeczkę taki cykl wydawniczy tego, co się będzie działo tutaj podczas E3, podczas naszego pobytu i tego, co się już teraz dzieje. Uwaga! Vlogi codzienne to jest jeden element, żeby pokazać, co udaje nam się tutaj znaleźć. Słychać straż pożarną gdzieś w tle, więc za chwilę pewnie będziemy świadkami, jak przejeżdża. Wydaje mi się, że to jest przecznica troszeczkę z przodu. Z każdej gry, jaką mi się uda nagrać, zamierzam wrzucić gameplay na Grajdołka pełen. Tutaj na głównym kanale zrobię całe podsumowanie pojedynczych gameplayów. O, jest straż pożarna. Tylko strasznie daleko przed nami. Oprócz tego tutaj na głównym kanale zamierzam wrzucić podsumowanie wszystkich gierek, jakie są moje doświadczenia w formie takiego krótkiego filmu, który opowie o tym, na co najbardziej oczekuję, co mi się najbardziej podobało, a który tytuł może do końca akurat nie trafia do mnie. Tak czy siak, nie ma co bardziej przedłużać. Przenieśmy się do lounge'a, w którym nagrywamy gry. Nie mogę wam wszystkiego tam też pokazać, ale przynajmniej część wspólna. Myślę, że jak najbardziej będzie ok i na miejscu. Tam chyba mgła. I tak wygląda event hands-onowy, na który my zmierzamy, a dokładnie na którym jesteśmy, już byliśmy przez chwilę. Bo uwaga, mam wziętą opaskę na dzisiejszy dzień. Pierwszą grą, w którą udało dzisiaj mi się zagrać, było Mario plus Rabbids Kingdom Battle, ale wersję DLC razem z Donkey Kongiem. To jest gra strategiczna, turowa, polegająca na pokonywaniu kolejnych przeciwników w mega fajnej oprawie graficznej. Wydaje mi się, że DLC tegoroczne razem z Donkey Kongiem zdecydowanie bardziej do mnie przemawia niż pierwsza wersja. Jakoś tak bardziej Donkey Kong. Wiesz, siła i banany. To chyba powinno być ich hasło reklamowe. Ale to nie wszystko, bo udało mi się zagrać w jeszcze jedną gierkę, której jestem mega fanem, a wychodzi jej nowa część, uwaga, Trials Rising. Tak czy siak najbardziej podobała mi się plansza, gdzie można było odwiedzić Prypeć i tam sobie pojeździć na motorku, gdzie zaczynaliśmy z samego basenu, gdzie udało mi się zrobić zdjęcie, jak byłem w Czarnobylu. Zawsze mówię, że muszę powtórzyć tą wyprawę, ale w końcu to zrobię. Event hands-onowy rządzi się takimi prawami, że nie można nagrywać w samych pomieszczeniach, gdzie są gry pokazywane, bo przed każdą jest informacja no photos, ale za to mogę wam pokazać, jak wygląda sam lunch, czyli miejsce, gdzie mogą się wszyscy spotykać i mogą sobie coś zjeść. A wygląda to w taki sposób, jest tu bardzo dużo pracowników Ubisoftu i różnych influencerów, którzy nagrywają filmy i dzielą się swoimi wrażeniami z gier u siebie w swoich krajach. Bo tak jak przykładowo wczoraj byliśmy z Rojem, Izakiem, Lechem, tak, to są osoby, które u nas w kraju są mega bardzo popularne, natomiast właśnie o wilku mowa. Patrzcie, kogo spotkaliśmy. Za chwilę mamy swoje sloty kolejne, będziemy ogrywać kolejne gierki. No i tak jak mówiłem, wszystkie materiały będą dostępne na Grajdołku.
Chcesz coś powiedzieć? Nie, będzie miał tylko coś tak vlogujesz. Jest to dla mnie... No, ciekawie to wygląda z drugiej strony. Jak chodzę z dwoma aparatami, raz nagrywam na tym, raz nagrywam na drugim. Bo oprócz tego w LA staram się wykorzystać jak najmocniej czas, łapię przebitki także do innych filmów, żeby mieć taki unikatowy materiał, unikatowy content u siebie na głównym kanale, tutaj w sumie. Już się zaczynam mylić. Teraz wchodzimy na Skull and Bones i nie mogę nic pokazać ze środka. To chyba będzie kolejna gra, w którą się mega mocno zagram. To jest bez porównania do Sea of Thieves, o wiele lepsze. Niestety, jeżeli chodzi o datę jej wydania, to jest gdzieś 2019 rok. Udało nam się zebrać naszą drużynką, którą siedzieliśmy w trójkę. Udało nam się rozpocząć wspólną przygodę i niszczyć kolejne statki, które na nas napływały. Bounty Hunterów, którzy próbowali nas zniszczyć, rozwalaliśmy paroma postrzałami. Cała gra, cała mechanika, sposób, w jaki należy walczyć z innymi statkami, jest mega, mega taki intuicyjny. Po prostu chcesz siąść za sterami wielkiego galeona i walczyć. Możesz wybrać zwykłe armaty, możesz rzucać mortarem, możesz wybrać na przykład dwie kule połączone łańcuchem do niszczenia masów, żeby spowolnić przeciwnika. Genialne, genialne, jeszcze raz genialne. Nie mogę się doczekać, aż to wyjdzie. Szkoda, że jest tak dużo czekania. Dawno się tak dobrze nie bawiłem, naprawdę. Niesamowite jest ta gra. Tibor, jak? Fajnie, fajnie. Znaczy, długo graliśmy, jakby no nie skompresujecie tego wszystkiego do 15 sekund gadania. Strasznie czuć wyspiarski klimat. Ja jestem zawiedziony jedną rzeczą, że nie ma hipopotamów, z którymi mógłbym walczyć przez cały mój gameplay, ale za to samo pływanie statkiem pomiędzy małymi wysepkami jest strasznie takie chillujące. Jakby, poczułem się jak w LA. Dla mnie to jest jakby jakość Originsa z dodatkiem elementów jeszcze Assassin's Creed 4. To mnie bardzo cieszy, a tobie pewnie nic nie mówi. Wiele mi mówi. O, grałeś czwórkę? Pływały statkiem? Miodem ich troszeczkę pogłaskałem. To prawda. Przenieśliśmy się nagle do drugiego dnia Hendzona, w sumie do trzeciego dnia, bo już jesteśmy trzeci dzień tutaj, ale chciałbym wam pokazać troszeczkę rzeczy, które mnie najbardziej zaciekawiły. Przede wszystkim przenoszenie świata rzeczywistego do świata wirtualnego. To, co tutaj widzicie, to są figurki ze Starlinka, które, uwaga, montuje się na padzie. Więcej zobaczycie w samym gameplayu, bo to dosyć ciekawe i inne. Ja wam rzucę tylko takiego szybkiego shota, jak to wygląda, bo zobaczcie, mamy różne statki i te różne statki montuje się na kontroler i dodatkowo do samego kontrolera wrzuca się pilota. Każdy pilot ma różne właściwości, różne umiejętności. Każdy statek ma także różne właściwości i dodatkowo można zamontować różnego rodzaju bronie. Co ciekawe, bo każdy może teraz zadać pytanie, a ile to kosztuje, Tibur? Ile to kosztuje? Nie mam zielonego pojęcia, ale dowiedziałem się tutaj od kolegi, wyciągnąłem to od niego, że będzie dostępny starter pack, gdzie będzie się znajdowało wszystko, co jest potrzebne do grania w grę i tego, żeby sobie troszeczkę jeszcze to pozmieniać. Tak, jeszcze jest jedna kwestia. My dostajemy w starter paku trzy bronie. Jedną... Miotacz ognia i jakieś dwie jeszcze, nie jestem pewien. Lodową broń oraz physical weapon, co pozwala nam na rozwiązywanie różnych zagadek, które znajdują się na samej planecie. Ja trafiłem na jedną z zagadek i nie mogę jej rozwiązać absolutnie w ogóle, bo nie wiedziałem, co zrobić. Jakby nie jest latałem tak, dookoła. Nie jest tak, że trzeba kupić grę i potem jeszcze kupować części, żeby móc się nią cieszyć. Jakby zbieranie tego wszystkiego to jest po prostu dodatek, po to, żeby mieć więcej opcji, ale nie są to opcje, które są wymagane do skończenia gry. I co ciekawe, to jest takie wyjście poza zwykłe, wiesz, zwykłe granie, bo mamy coś fizycznego, co ma wpływ na grę, bo jak zobaczycie na gameplayu, jesteśmy w stanie zmieniać praktycznie w trakcie rozgrywki nasze broni i one się pojawiają na grze. Tam, ty nie walczyłeś chyba z tym bossem. Jakby ja z nim walczyłem i ja wiesz, widzę, że boss wezwał miniony, zmieniam bronię na takie lepsze do walki z minionami. Widzę, że miniony się skończyły, zmieniam bronię na takie lepsze do walki z bossem. Cały czas po prostu na kontrolerze sobie to zmieniając i to się wszystko samo dzieje w grze. Swoją drogą, jest też tryb, gdzie gra nie pauzuje nam podczas zmiany części. Aha, i po prostu wszystko się dzieje na żywca. Ja tego nie chciałem włączać, ale dowiedziałem się, że jest taka opcja, bo domyślnie się pauzuje. To jest ta część odwiedzania Los Angeles, która jest taką częścią oficjalną, bo jesteśmy tutaj na zaproszeniu Ubisoftu, gramy w gry Ubisoftu, sprawdzamy, co się dzieje. Przechodzimy tutaj po to, żeby zebrać dla was nowy, ciekawy materiał. I jak wygląda taki cały dzień? Myśmy mieli przedwczoraj jedną grę na przykład. Wczoraj graliśmy w 5 gier, czyli przyszliśmy, graliśmy na przykład w Skull and Bones przez pół godziny. Później przechodzimy do kolejnego miejsca, graliśmy na przykład w Trialsy. Całość tego materiału zbieramy, później montujemy i wrzucamy do internetu. Największym miejscem takim, gdzie najdłużej się grało, to było praktycznie, to była... Był ten pokój, pokażę wam tylko na drzwiach, co tam jest, Assassin's Creed najnowszy. Z niego też udało mi się zebrać troszeczkę materiału, też się nim podzielę i swoimi przemyśleniami. Dlatego, że spędza się tutaj praktycznie cały dzień, no to musi być także taka część rekreacyjna. To też wam ją pokażę. Mamy na przykład różnego rodzaju poczęstunek, zależy od pory, mamy na przykład lunch, coś do jedzenia na ciepło.
można sobie pograć w Just Dance'a, ale ja jestem największym fanem tego miejsca, dlatego że tutaj można sobie zebrać po prostu jakiś napój i po prostu się go napić. Na przykład, a wezmę Red Bulla. Był ostatni, zimny. I to by było na tyle z Hendzonów. Tutaj całe Los Angeles zamienia się w całe miasto gier dosłownie. Wszędzie wielkie banery gamingowe. Mamy Assassin's Creed Odyssey. My wbijamy zaraz do LCC i tam będziemy robić kolejny materiał, który będzie dotyczyć... Chwilka, ja wam tylko pokażę. O, Assassin. I tam wam pokażę cały materiał, tylko muszę złapać swoich. Jak wygląda to w środku. Jesteśmy tutaj w dosyć sporym pośpiechu, bo chcemy zobaczyć jak najwięcej tego wszystkiego doświadczyć, a zarazem chcemy wam jak najwięcej pokazać z tego miejsca. Więc w kolejnym materiale zobaczycie co się dzieje w środku, a ja przejdę przez bramki. Przez ochronę udało się bardzo sprawnie przejść. Teraz weszliśmy już na środek. Tam jest znaczek E3, ale ten znaczek E3 będzie widoczny jako sam początek kolejnego materiału. Więc mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego całego wydarzenia, to zadawajcie je na dole. Ja tymczasem się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Chyba, że już się żegnałem. Pa, pa.